Witam serdecznie. W poprzednim odcinku omawialiśmy, jak zdjąć wymiary i skroić pokrowiec na legowisko dla naszego pupila. Teraz pokażę Wam, jak uszyć szybciutko ten pokrowiec. Od czego zacząć? Zaczniemy od tego pasa. Zaczniemy od strony, która zmniejsza się po środku, czyli od początku przeszywamy po całej długości. Po całej długości przeszywamy 1 cm, robiąc sobie różki. Tkaniny zszyte. Tak. W odległości na 1 cm. Co robimy teraz? Teraz składamy w najdłuższym miejscu, tu jest to wąziutkie, tu jest to szersze, składamy, czyli to będzie tył naszego pokrowca. Składamy szewek do szewka i zszywamy prawa do prawej. Po zszyciu wygląda w ten sposób. Teraz, to już obojętnie z której strony tego najszerszego odcinka, czy to będzie góra, czy to będzie dół, mierzymy sobie w połowie, ile nam zajmie miejsca w szycie zamek. Wszywamy zamek do jednej strony, czyli zamek kładziemy stroną prawa do prawej, po to, żeby po wywinięciu wyglądał w ten sposób. Czyli jedna strona do naszego boku, czyli do materiału zielonego, u mnie jak to w moim przypadku, i druga strona zamka do podstawy naszego legowiska. I przyszywamy ją również prawa strona do prawej strony. Mamy już wszyty zamek. Z lewej strony wygląda to tak. A z prawej musicie wszywać zamka, jeżeli nie chcecie. No może to być równie dobrze, że... Idziemy dalej. Jeżeli mamy wszyty zameczek, po prostu doszywamy w miejscu, gdzie został wszyty zameczek. Ja uszczypnęłam sobie tutaj centymetr dalej, czyli już jakby w obszarze zamka uszczypnęłam. I od tego momentu mogę zacząć szyć, doszywać sobie mój zielony boczek naokoło, zamykając okrąg. Spód naszego pokrowca mamy już przyszyty ze ściankami. I tutaj uwaga, jeżeli będziecie miały problem z przyszyciem spodu, należy go leciutko wdawać pod maszynę, żeby się nie naciągał, tylko żeby szedł równomiernie, żeby zmieścić się, ponieważ zawsze, kiedy szyjemy coś, co jest półokrągłe,
dobrze jest podłożyć to pod maszynę i dopiero na to, na, i szyć od spodu, czyli co to znaczy od spodu, czyli to, co jest półokrągłe, podłożyć sobie pod spód i na wierzch przyszywać to, co jest proste. Zawsze lepiej się to układa, zawsze lepiej wychodzi, zawsze się lepiej wdaje. Co robimy teraz? Teraz dokładamy sobie drugi biały podkład, szewek do szewka, prawa do prawej i obszywamy drugą ściankę. Po uszyciu wygląda to w ten sposób. Nie przypomina nic, ale zaraz do tego dojdziemy. Wracamy sobie na prawą stronę. Co robimy teraz? Wkładamy pokrowiec do środka. Najpierw wkładamy tą część, która ma się znajdować w środku na dnie, czyli na legowisku. Wywracamy po kolei wszystko, aż stare legowisko znajdzie się w środku. Wszystkie elementy łączymy, wygładzamy nasze legowisko od środka, wypychamy różki, tak, spód ładnie rozciągnięty, jeśli wszystko pasuje, zamykamy zameczki. Tak wygląda gotowy przykład pokrowca na stare zużyte legowisko.